Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa, Państwa moim gościem jest Pan Szymon Marciniak. Serdecznie witamy w studio. Miło. Panie Szymonie, chciałbym się porozmawiać między innymi o Pańskim nawróceniu, bo taka dosyć ciekawa i długa historia Pana jest. Proszę powiedzieć o tym, jak to wyglądało, kto pomógł Panu w tym. Jasne. Jeśli chodzi o moje nawrócenie, to ja długi czas byłem poza kościołem, około 20 lat byłem poza kościołem, także jakby obraziłem się na kościół Ale też... dlaczego pan się obrazi? Dlaczego? No też wpływ środowiska to ma duże znaczenie. Ja jestem z takiego środowiska lewicowego, wywodzę się, także to było też takie coś, że albo raczej wszedłem w to środowisko, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o ten background w rodzinie, on był katolicki, on był chrześcijański. Czyli jest pan ochrzczony? Jak najbardziej, jestem ochrzczony całkowicie. Ale później historia. Tak, potem historia, no wiadomo, łatwo zmanipulować tymi faktami, które się toczą. I też młody człowiek jest podatny na takie manipulacje. Ja wtedy miałem 22 lata, jak odszedłem. I to było takie właściwie takie pełne zakwestionowane kontestacja tego wszystkiego. Czyli rozumiem, że środowisko ma bardzo duży wpływ, na to, w jakim środowisku się przebywa i ważną rzeczą jest, żeby ludzie, rodzice młodego człowieka pomagali mu, żeby był w dobrym środowisku. No właśnie, i dalej proszę. Tak, człowieka trzeba lepić, trzeba tworzyć, to prawda. Ksiądz ma całkowitą rację. Też problem chyba też wynika z tego, że jesteśmy zagonieni i nie mamy czasu pogłębiania. No moi rodzice ciężko pracują, to są wspaniali ludzie, ale też nie mieli tego czasu pogłębiania, bo jako mama, jako lekarz, ojciec jako inżynier, też ten sposób patrzenia na rzeczywistość był bardzo taki... Powiem przy okazji, drodzy Państwo, drodzy widzowie, kiedyś pracowałem w Wałbrzychu, to były dawne lata, w 83-84 roku i na Piaskowej Górze było takie wydarzenie. Dziewczyna skoczyła chyba z 10 czy z 11 piętra, bo tam wysokie były te wieżowce, popełniła samobójstwo. Okazuje się, rodzice wykształceni, lekarze, nie mieli czasu dla dziecka. Ona weszła w jakąś sektę i tam losowali, kiedy kto ma popełnić samobójstwo. I dopiero dramat. Dlatego właśnie to jest ważne, żeby rodzice mieli czas dla swojego syna czy córki. I słuchamy dalszej opowieści. No i oczywiście ja poszedłem na studia, zacząłem studiować fizjoterapię, wcześniej skończyłem studium protetyczne. Oddalałem się od tego Boga całkowicie. W międzyczasie też miałem ślub cywilny, miałem takie różne typowe, jak dla ateisty, życie typowe. Chociaż nie można powiedzieć, że ktokolwiek jest ateistą, proszę księdza. To jest tak, że czasami się wierzy w wróżby, czasami się wierzy, jak się jest po tej drugiej stronie. Także to też są takie okultystyczne moce, które są bardzo, bardzo mocne. Wierzy się w jakieś tam dni specjalne, jakieś równonoce, nie wiadomo co. Czyli rozumiem, że z tych wypowiedzi wynika to, że człowiek ma zapotrzebowanie na Boga mimo wszystko. Zdecydowanie. Jest, nie wiem, czy można powiedzieć homo religicus albo coś w tym stylu, że to jest bardzo, bardzo silna potrzeba. Jeżeli nie masz tej potrzeby zapewnionej, zapewniasz sobie ją w jakikolwiek sposób. Są różne tezy, różne doktryny, które chcą jakby wessać człowieka. Te wszystkie medytacje, te wszystkie... Myśli pan tutaj o tych różnych hinduistycznych... Tak, przepraszam bardzo, oczywiście. Bardzo niebezpieczne. Jasne, tak, bardzo niebezpieczne, tak, bo u nas jest bardziej taki duch, ja przynajmniej tak odczuwam, kontemplacyjny. Tam jak się wchodzi do świątyni, to jest kontemplacja, to jest zaduma, a to nie jest takie wyciszenie, że jest pustka, tak jak jest. My zawsze w tej naszej modlitwie pamiętamy o Jezusie, o Maryi. Czyli u nas jest odniesienie do Boga osobowego, a nie do jakiejś w hinduizmie. Tak. Także oczywiście te rzeczy wiele mają wspólnego, ale proszę zobaczyć, jak diabeł działa, prawda? Jakimi pokrętnymi metodami działa, żeby... No właśnie, i w jakiej wspólnocie pan był w czasie tych dróg poszukiwania? Wtedy nie byłem w żadnej wspólnocie. Byłem zafascynowany buddyzmem, byłem zafascynowany całym tym wschodnim backgroundem. Czy dużo wiedziałem? Raczej starałem się próbować medytować, takie rzeczy. Nawet mi się to udawało, bo to wiadomo, że to wyciszenie umysłu też swoje robi. Bo teraz mi to jest bardzo korzystne, jeśli chodzi o medytację, o kontemplację naszą
naszą religijną, bo to też jest człowiek potrafi wyciszyć umysł i wejść w kontakt z Panem Jezusem, z Duchem Świętym. Czyli rozumiem, że tamta medytacja, to wszystko w buddyzmie nie dawało Panu spokoju. Bo tak? Było puste. Puste, o właśnie. Puste tak, bez tak, Boga, dokładnie. Bo nie było tak, Boga tak, osobowego. Dokładnie. I właśnie później, jak to się stało, że Pan wrócił do Kościoła Rzymskiego? W międzyczasie urodziło mi się dziecko niepełnosprawne. Oczywiście byłem obrażony. Ale to w innym odcinku porozmawiamy. Tak. Ja byłem obrażony na Boga całkowicie. Także jeszcze bardziej ta agresja wzmogła się, no bo to wiadomo, że to są różne emocje. No i jakby zostawiam ten wątek. Parę miesięcy temu mój kolega Piotr z Kościoła Zielonoświątkowego namówił mnie do tego, żeby przyjść, zobaczyć, jak się modlą. Ja tam pomodliłem się u nich. Oczywiście to trwało jakiś czas, bo zanim ja sobie pomyślałem o rany do kościoła, nie? Zacząłem rozmowę o tym, co on robi. Nie wiedziałem za bardzo, jak to się skończy. No i w końcu poszedłem do tego kościoła. No i tam był taki drugi Piotr, który opowiedział właśnie, że są niesamowite teraz nawrócenia, że ten Duch Święty napełnia człowieka, napełnia w kościele katolickim, napełnia w kościele, także tam nie było jakiegoś tam antagonizmu. To wiadomo, że to kwestią sporną jest Maryja, tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o to. Oczywiście ja teraz wracam do kościoła katolickiego z przyczyn oczywistych, że jestem katolikiem i tak się czuję, to jest moja tożsamość. A tam było także, że były te śpiewy, uwielbienie Pana Jezusa w takim duchu charyzmatycznym. I to na początek jest świetne. Ksiądz na pewno wie, jak wyglądał namiot modlitw, że na początku była to oczyszczające jakieś tam mycie się, potem szekina była na samym końcu, ta arka przymierza z szekiną. Także te wszystkie etapy może trzeba przejść. Także dla mnie to był ten etap, że byłem jakby tak w tym... Ale dobrze, że Pan przeszedł to i wrócił, a niektórzy mogą tam tkwić w tak, tym, tak. Właśnie w jakimś wyimaginowanym Bogu, prawda, tak. Nieosobowym. Tak, dokładnie. I rozumiem, jak tutaj Pan wrócił na łono Kościoła katolickiego, jasne. Pan zrozumiał, że to jest właściwa droga. Czy pojawił się pokój? I właśnie jakie odczucia? Tak. Bardzo duży pokój. Taka pełnia spełnienia i takie, że jest wartość. Że jest coś takiego, co człowieka właściwie buduje, tworzy. To też daje poczucie sensu olbrzymie. Mi się wydaje, że to poczucie sensu jest głównym takim ważną rzeczą. No, jak się poznaje Jezusa, wszystko się zmienia przy księdza. To nie jest tak, no że... No właśnie, bo pamiętam, jak tak. Pan niedawno się tutaj pojawił, jak pięknie, wspaniale rozmawiał o tym, szczęśliwy, że wszedł na właściwą drogę. Teraz może na zakończenie, co Pan by chciał młodym ludziom przekazać, którzy szukają nie wiadomo czego, są na rozdrożach? Jasne. Co chciałbym przekazać? Jedną najważniejszą rzecz, że nie ma wolności poza Chrystusem. Dosłownie, nie ma wolności, nie ma... To wszystko, co Wam się wydaje, że macie wolną wolę, że możecie brać narkotyki, że możecie robić różne rzeczy, to nie jest wolność. Wolność jest tylko w Panu Jezusie, w Matce Bożej. To wszystko jest tylko i wyłącznie, jeżeli zawierzysz swoje serce Jezusowi, bo inaczej po prostu nie ma możliwości, żebyś to odkrył w sobie, bo to jest Twoja tożsamość. My jesteśmy z tego zbudowani. Tak to czuję. No i też czuję, że nasza kultura judeo-chrześcijańska jest tak silna ze względu na to, że my mamy w Księdze Rodzaju przecież jest napisane, żebyśmy działali, żebyśmy robili, tworzyli dzieła, żebyśmy się rozmnażali. My mamy dlatego tak bogatą kulturę, ponieważ jesteśmy właśnie z tego trzonu biblijnego i też z instytucji nauczycielskiej Kościoła, że to wszystko działa i jak dobrze naoliwiony zegarek. Czyli tak rozumiem i maryjność, i chrystocentryzm, oczywiście. Czyli odniesienie do Chrystusa, do Boga w Trójcy Jedyny. Drodzy Państwo, cieszę się z obecności Pana Szymona. Moim Państwa gościem był Pan Szymon Marciniak, świeżo nawrócony, ponownie nawrócony, który wrócił na łono Kościoła katolickiego i wierzę, że młodzi ludzie też będą dostrzegać wielką moc Maryi Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże.